Cześć. Cześć. Czy jesteście w stanie mi coś podpowiedzieć o honkerach? Jestem zainteresowany zakupem i zupełnie nie wiem, na co zwrócić uwagę. To znaczy tak, zacznijmy od pierwszej rzeczy. Czy chcesz honkera, czy tarpana honkera? A jest jakaś różnica? No, różnica jest zasadnicza. Jak widać, w pierwszej kolejności one delikatnie inaczej wyglądają. Czyli to, co... O których tutaj mówimy? Który to jest tarpan honker, a który to jest honker? To jest tarpan honker. Ma taki psuc jak... podobny do tego starego tarpana rolniczego. Tak, tak. Troszeczkę kojarzy się z żukiem, coś takiego. Ale po tym właśnie można poznać, że to jest jeszcze starszej produkcji tarpan honker. I tutaj już po... powiedzmy po 96 roku weszły tak zwane honkery 2324, tam były różne numerki, zależy, to jest po prostu bardziej nieważne, ale wtedy ta nazwa przekształca się samego honkera, czyli tarpan honker, pi razy drzwi do 96 roku, a później już tylko honker. A czym to, jaka jest różnica dla mnie, jeżeli chcę tutaj kupić taki samochód, to czym to się będzie dla mnie różnić? Bo ja nie widzę wielkiej różnicy, szczerze mówiąc, między nimi. Tym, że będzie po prostu różnica w mechanizmach silniku, jakie te auta posiadają. Czyli na przykład pierwsze tarpany honkery miały silniki benzynowe, czyli jakbyś chciał kupić sobie coś z silnikiem benzynowym, to było tam 1.5, 1.6, to jest po prostu coś, co nigdy nie działało i działać nie będzie, bo to auto nawet nie ma siły ruszyć, tak? Przede wszystkim będziesz miał mosty starego typu, które konstrukcją bardzo, bardzo przypominają żuka. Są to mosty dzielone i są bardzo trudne na przykład w jakiejkolwiek eksploatacji, bo trzeba te mosty rozpoławiać, nie ma żadnego otworu, gdzie można sobie sprawdzić, jak ten most wygląda. Trzeba po prostu go rozczepić, rozpołowić i to też z tym wynika też jeden z problemów, że te mosty lubią gubić olej. Tylko dlatego, że jest taka, a nie inna konstrukcja. Okej, czyli tak, czyli tutaj różni się silnikiem, zrozumiałem, mostami. Jest jeszcze jakieś, są jeszcze jakieś różnice? Zasadnicza różnica jest też wewnętrzna tego pojazdu. Te mają jeszcze poloną żółtą deskę rozdzielczą. A nowe honkery mają już całkiem inną deskę, bardziej przyjazną, inne wnętrze, inne siedzenia. A co to jest za silnik? To jest ten benzynowy? Nie, to już jest późniejsza wersja, to jest silnik Iveco Turbo Diesel. To jest najlepszy silnik, który był montowany w tarpanach honkera do 96 roku. Ten samochód jeszcze jest w bardzo dobrej kompletacji, ponieważ ma amerykański reduktor BorgWarnera. I to cechuje się on tym, że stale napędza tylne koła, a przedni napęd jest dołączany. Z tego tutaj zobacz, są takie sprzęgiełka. Jeżeli chcemy wjechać sobie w jakiś teren, przełączamy sprzęgiełko do pozycji 4x4. I teraz dalej te koła się kręcą luźno. I użytkownik pojazdu, wjeżdżając w jakiś teren, jedzie sobie, powiedzmy, po takich płytach, ale wie, że zaraz jedzie do piasku, no to ma przełączone już sprzęgiełka 4x4. Wtedy jak widzi, że ma jakiś trudniejszy teren, włącza sobie dopiero przekazywanie napędu na przednią oś, ale musi o tym pamiętać, że wtedy nie ma blokady mechanizmu różnicowego, no i nie może jeździć po twardym, ponieważ na zakrętach, powiedzmy, przednie koła się kręcą szybciej od tylnych albo odwrotnie, no i wtedy dochodzi do jakichś tam napięć i może dojść również do ukręcenia się. Należy jeszcze pamiętać, że ten silnik został skonstruowany w latach 80. Jest to silnik głośny, więc jazda tym honkerem na pewno na dłuższych trasach będzie męczyć. Stąd też, jeżeli ktoś chce kupić samochód, który będzie jeździł do lasu lub na ryby, no to na pewno silnik Iveco i na krótkich trasach, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał jeździć gdzieś dalej, to musi sobie szukać honkera 2000 z silnikiem Andero. Tutaj jeszcze w tym egzemplarzu, to też, no niestety, niekiedy była rzadkość. Są hamulce tarczowe, można to poznać po tym zwiększonym serwie Lucasa. I auto to ma również wspomaganie. Teraz też, no,
mówimy hamulce tarczowe i wspomaganie, teraz we wszystkich autach to mamy, ale niestety w Honkerach z lat 90. były hamulce bębnowe w większości, w tych pierwszych, i nie miało to auto wspomagania, więc na postoju, na takich manewrowych placach, no, kierowca musiał używać dosyć sporej siły, żeby tym autem się poruszać, a hamulce no, nie były aż tak skuteczne, więc my to tutaj w swojej gwarze nazywamy to, że są to zwalniacze, a nie hamulce. Czy w tarpanach, Honkerach występowały jeszcze jakieś inne silniki? Znaczy, oprócz tych benzynowych, które były, teraz one już są praktycznie na wymarciu, czyli nawet takiego Honkera z tym silnikiem benzynowym jest bardzo ciężko dostać, na szczęście. To właśnie wychodziły w dwóch rodzajach te Iveco, czyli Iveco wolnoszące i Iveco turbo doładowane. Główną zaletą tych silników kiedyś było to, że one tak jakby ciągną od dołu i to auto idzie jak traktor. Szczególnie wolno ssące Iveco. To auto nie potrzebuje w ogóle reduktora, żeby gdzieś wjechać na górkę, ono po prostu jedzie samo. Turbo doładowane jest troszeczkę mocniejsze, tak, jest naprawdę auto zrywne, po prostu nawet taką kolubryną, jak tarpanem Honkerem, mając turbo doładowane Iveco, wiesz, że jedziesz. Czyli najlepszym wyborem z tarpanów Honkerów rozumiem, że jest turbo doładowane Iveco. I tak, i nie. Niestety jest to stara technologia silnika. Niektóre po prostu części są bardzo trudno dostępne i są bardzo drogie. Czyli jeżeli to jest silnik, który działa bardzo dobrze, jeżeli jest eksploatowany przez rozważnego kierowcę, który jest serwisowany, prawda, i po prostu zagląda się od czasu do czasu do tego silnika, i to może być wieczny silnik. Nigdy nie będziemy wiedzieć, że po prostu, że coś tam klekocze. Niestety nie ma czegoś takiego jak nowy silnik Iveco w tym roczniku Honkera, tak? Czyli trzeba się przygotować na to, że jeżeli ten silnik będzie wymagał remontu, to są znaczne nakłady finansowe. Ale z tego co czytałem na forach, to większość tych silników ma bardzo, w tarpanach Honkera ma bardzo niskie przebiegi. 20-30 tysięcy. Tak, bo licznik po prostu jest chyba ile? Pięciocyfrowy? Tak. I bardzo łatwo go kręcić dookoła. Tyle, jeżeli chodzi o tą kompletację tego egzemplarza. Czyli rozumiem. Ogólnie, jeżeli chodzi o te starsze roczniki, tak, nazwijmy je poznańskie, bo one główne wychodziły z Antoninka. To była fabryka samochodów rolniczych, tak? Tak. To jest ładny emblemat tej fabryki. Zobacz, jak wygląda fabryka samochodów rolniczych Polmo. Czyli były to jest do 96, produkowano to w Poznaniu, w Antoninku. I to nie jest taka dokładna data, bo zdarzają się po prostu Honkery, które były młodsze, starsze. A gdzie później produkowano te Honkery? Fabryka samochodów w Lublinie. To jest fabryka samochodów ciężarowych w Lublinie, tak. Rozumiem. I te auta wychodziły w dwóch tak jakby ukompletowaniach napędowych, czyli można było jak na loterii wygrać sobie reduktor z Gniezna, tak, który charakteryzuje jedną specyfiką pracy, i właśnie ten reduktor z Gniezna, który po prostu dawał nam stały napęd 4x4, nic nie trzeba przełączać, nie ma sprzęgiełek, gdziekolwiek byśmy jechali, po prostu auto zawsze gwizda na 4, a te można było sobie rozłączyć te napędy, oczywiście to jest o wiele lżej dla auta, tak? Auto mniej pali. Oczywiście, auto mniej pali. Czyli dla takiego pasjonaty, który załóżmy dużo jeździ po twardym terenie, to jest to całkiem dobra kompletacja. Wymarzona, tak. Tylko że tutaj jest jeden problem. Do tych reduktorów już nie ma części. Są bardzo ciężko dostępne. Łatwiej jest kupić używany reduktor tego typu, Borg-Warnera, niż kupić do niego części. I też charakteryzuje się tym, że on dość nisko jest pod autem. A powiedzcie mi, ten stary Honker ma jakiś inny dach? Akurat takiego Honkera można skategoryzować jako wersja wojskowa, bo głównie w takiej kompletacji zamawiało je wojsko. To jest bardzo charakterystyczna kompletacja, możemy sobie tam przejść. Jak widzisz, z tyłu są arki. I to jest właśnie taka typowa, wojskowa
plandekowa zabudowa tarpana Honkera. Te ławki można sobie złożyć, one później mieszczą parę noszy. Są specjalne takie jakby zamki w pusty, jakby to nazwać, na odwrotnej stronie siedzeń. Czyli jeżeli złożymy sobie te siedzenia, będziemy mieli na wysokości po prostu tych takich bocznych kesonów, tak? Będziemy mieli równą, płaską przestrzeń. Warto też wspomnieć, że wychodziły wersje tego Honkera najczęściej z twardym dachem, tak? Czyli coś takiego już z tworzywa. To nie jest z metalu? Nie. Oczywiście to jest najnowsza wersja tego hardtopu. Pierwsza wersja laminowanego hardtopu była dzielona, gdzie mieliśmy tą właśnie wersję, powiedzmy hardtop tylny, tak, nazwijmy go hardtop tylny. I tutaj był doczepiany taki daszek z tworzywa sztucznego i można na przykład znaleźć sobie takiego Honkera. One są dość rzadkie, gdzie były dwa siedzenia do jazdy naprzód, tak, czyli kierowca, pasażer. Później tutaj mieliśmy dwa siedzenia do jazdy w przód, czyli dwóch pasażerów, i z tyłu dwie krótkie ławki. I to jest tak zwana, w naszym środowisku to się popularnie używa stwierdzenia, że to jest po prostu wersja cywilna, tak, jeżeli on ma ten. I warto też dodać, że właśnie te wersje cywilne na środkowych pylonach, pałąkach, jakkolwiek to nazwać, miały punkty do czepienia pasu. A gdybym się zdecydował na zakup takiego samochodu, na co powinienem zwrócić uwagę? Przede wszystkim musisz zwrócić uwagę na stan nadwozia. Zobaczyć, na ile one jest skorodowane, bo musimy pamiętać, że to są auta z lat 90. i mają już praktycznie po 30 lat. Ale takimi stałymi punktami to na pewno są tutaj zgrzewy na nadkolach. Auto jest akurat w doskonałym stanie. Na pewno musimy zwrócić uwagę na progi. I takim newralgicznym elementem jest skrzynka pod akumulatorem. Ona też w większości tych aut potrafi być skorodowana. No, czyli warto, właśnie tutaj jak Robert wspomniał, warto zaznaczyć, że to akurat ten egzemplarz Honkera, tarpana Honkera, był odbudowany od podstaw. Tutaj nie ma śrubki, która nie była ruszona, nie ma mechanizmu, który nie byłby dopatrzony, zrobiony. To jest auto. Tam oczywiście mamy tutaj jakieś dodatki, gdzie sobie tam właściciel takiego auta, bo każdy może mieć takie auto, jakie chce, tak? To jest takie auto, które jakbyśmy poszli do Antoninka, tak, w 90-tych latach i byśmy powiedzieli, ja chcę Honkera, to właśnie coś takiego byśmy dostali, nie? Czyli tutaj możemy sobie poszukać, ale nic nie znajdziemy, nie? Ogólnie, niestety, jeżeli byś się zdecydował na tarpana Honkera, jesteś skazany na Agencję Mienia Wojskowego albo na Allegro, OLX i po prostu auto po tysiącach żołnierzy, które były eksploatowane przez rolnika, pożyczane przez brata, siostry, ciotecznej, tak? I wtedy właśnie całkowicie wyeksploatowane auto ktoś wrzuca na OLX-a i mówi okazja i po prostu jechane, nie? Czyli podchodzisz do takiego auta, wsadzasz sobie rękę pod ten, tutaj mamy takie, zobacz sobie, tutaj mamy takie schodki. I najczęściej co się dzieje, jeżeli to by było auto jakieś przerobione, tutaj słyszę metal, tak? Normalnie to się nie dzieje, normalnie tam ręka wpada. Także na ogół rama jest kuloodporna, chociaż zdarzają się takie Honkery, gdzie po prostu kupujemy Honkera i rama już jest tak auto wyeksploatowane, że rama jest do niczego. Wszystkie uchwyty, jakieś uchwyty resora albo coś takiego, to jest po prostu tak zmęczone przez różnych użytkowników, którzy no nie bardzo się przejmowali, tak? Przecież to tylko tarpan Honker, tak? To jest tylko maszyna rolnicza, jak to mówią. Że auto jest po prostu w opłakanym stanie. I stąd właśnie bierze się zła sława tych aut, dlatego że w państwowych instytucjach były one wykorzystane na maksa, później sprzedane. Potem, co niektórzy właściciele jeździli nimi też, no, jako traktowali go tylko jako samochód roboczy, a nie tak jak na przykład ten kolekcjonerski. Później możemy spotkać takiego Honkera
gdzie jedno lusterko różni się od drugiego. Lusterko do niego kosztuje powiedzmy 20 zł, ale no, nikt nie kusił się na to, żeby ten samochód miał na przykład dwa takie same lusterka, bo po co? No i co za tym idzie, jak lusterka, to potem wycieraczki, to potem jakaś linka gazu, linka sprzęgła i te auta dlatego na rynku wtórnym są w tak opłakanym stanie i mają potem, później taką złą sławę, bo jeżeli one praktycznie za czasów produkcji nie trafiały do prywatnych właścicieli, bo nikogo nie było stać na takie samochody, większość trafiła do wojska lub państwowych instytucji i one trafiają później z tych rynków wtórnych do nas, tak jak ty chcesz kupić, tak jak my sobie kupiliśmy te auta, jak kolega, no i potem trzeba coś z nimi zrobić. To też nie jest tak, że kupisz auto za 15 tysięcy i myślisz, że ten samochód będzie po prostu ci jeździł bezawaryjnie. To na pewno ktoś coś w nim ukrył, ktoś coś w nim podleczył, więc sam musisz do tego dojść i sam musisz to naprawić. I tak to wygląda. Warto sobie po prostu zadać pytanie, bo nie każdy wie, co to jest honker, tarpan honker. To jest auto, które przy ludziach, którzy nauczyli się jeździć ze wspomaganiem kierownicy, z systemami ABS, z jakimiś takimi innymi rzeczami, to jest po prostu auto, które może cię zabić. Bo tutaj ty jesteś kierowcą i tylko ty decydujesz, co to auto zrobi. Najmniejsze po prostu błędy kierowcy przypłaca się zniszczeniem auta, jakimś dzwonem, tak? Bo to nie jest auto, to jest 2,2 tony, jeżeli jest niezaładowane, tak? Także musisz sobie zadać podstawowe pytanie. Czy chcesz mieć auto z ubiegłego stulecia? I na to auto tak trzeba patrzeć. To powiedzcie mi, gdzie szukać takiego auta? Jeżeli byś był zainteresowany tarpanem honkerem, których teraz, na dzień dzisiejszy mamy wysyp, tak? Jest to najczęściej spotykana wersja honkerowa. Można powiedzieć, że tych najstarszych jest po prostu najwięcej, nie? To tak o, albo pójdziesz gdzieś na internet i kupisz od Mirka ze Stodoły, tak? Który po prostu już przechodził to auto tak, że praktycznie nie ma co zbierać. Rzadko kiedy części od honkera są stosowane do honkera, nie? Tak. Zazwyczaj się tak jakby słyszy, że od jakiego auta pasują rzeczy do honkera. Najlepsze rzeczy, najlepsze części, które można dostać do tarpana honkera, są od tarpana honkera. Polecam każdemu, naprawdę. Jeżeli chodzi o kupno, to co? AMW? Tak, AMW. Najczęściej można tam dostać jakiegoś honkera, aczkolwiek kupno honkera z AMW to jest kupno kota w worku, ponieważ przed zakupem nie możesz tego auta sobie sprawdzić, nie możesz tego auta uruchomić i w większości te auta służą na koniec swojej służby jako dawcy części zamiennych. I później szczęśliwy nabywca nowego honkera próbuje go włożyć akumulator do niego i odpalić, potem się okazuje, że ma niedokręcony reduktor, bo jest zamieniony, że na przykład nie ma rozrusznika, że nie ma alternatora, że instalacja w środku jest pocięta i tak naprawdę potem się zaczyna taka niekończąca się historia, że kupujesz honkera powiedzmy za 10 tysięcy plus VAT, to są ceny netto wylicytowane, bo każdy czyta, że taki honker jest za 5 tysięcy złotych w Agencji Mienia Wojskowego. Tylko zobacz sobie, czy można takiego honkera za takie pieniądze kupić. I generalnie potem koszty tego auta, żeby go uruchomić, to przewyższają znacznie jego cenę zakupu. Tak to wygląda z Agencją Mienia Wojskowego, aczkolwiek nie mówię, nie jest to regułą, trafiają też się dobre egzemplarze, ale to jest naprawdę, bym powiedział, 1/10, jeśli chodzi o Agencję Mienia Wojskowego. Sam kiedyś kupiłem takiego honkera z Agencji Mienia Wojskowego i był naprawdę w idealnym stanie. Był z marynarki wojennej, naprawdę piękny samochód, mało w nim było, był tylko taki do dopieszczenia. Bardzo ważna informacja, jeżeli zdecydujesz się na tarpana honkera, jak najbardziej. Auto dla mnie kultowe, nie ma sobie równych. Nie są to wygody, nie jest to nie wiadomo co, tak? Ale jest, nie jest najlepsze, ale przede wszystkim jest nasze, polskie. Można sobie debatować nad jego jakością, tak? Ale
my jako Polacy żeśmy to auto wyprodukowali. I teraz, kupując to auto z Agencji Mienia Wojskowego, pamiętaj, że dostajesz tylko fakturę i pójdziesz z tym do Urzędu Komunikacji. Teraz musisz walczyć o to, żeby ktoś nie wlepił ci daty zakupu jako pierwszej daty rejestracji. Bo możesz sobie pomarzyć o tym, że dostaniesz pełnowartościowego honkera, który jest zarejestrowany na 9 miejsc. A na czym polega ten problem? Bo tutaj nie zrozumiałem. Problem polega na tym, że w 2006-2007 zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o takie auta. I jak widzisz, tam miałeś ławki, gdzie ludzie jadą bokiem do kierunku jazdy. Teraz to już jest całkowicie nielegalne, tak? Czyli jeżeli taki honker, mimo że on jest powiedzmy, nie, 94 czy 5 rok, on dostaje datę pierwszej rejestracji jako auto z 2020, bo kręcimy to w 2020, i nie jesteśmy w stanie przeskoczyć bariery, którą tak jakby postawili urzędnicy, wtedy to jest auto jest traktowane jak auto z 2020, tak? I te wszystkie ławki, które masz z tyłu, są po prostu nielegalne. Czyli rozumiem, że trzeba dbać o to, żeby przy pierwszej cywilnej rejestracji uznano rejestrację wojskową jako dokładnie pierwszą tak, rejestrację jako pojazdu. Pierwszą rejestrację. Jest z tym problem, nie będziemy ukrywać, tak? Bo zdarzają się takie rzeczy, że po prostu nie da rady zarejestrować tego auta. Generalnie spotykamy też się z takim problemem, że diagności na stacjach okręgowych czy podstawowych boją się nawet robić przeglądu w tych autach. Mieliśmy takie przypadki. Ale wiesz co? Może po prostu zapytamy o zdanie jego właściciela, Marka, który doglądał tego auta, postarał się o to, było to auto wyeksploatowane. I teraz poproszę. Marku. No więc odpowiadając na pytanie, dlaczego kupiłem ten samochód? No ten samochód kupiłem, właśnie chciałem dokładnie ten model, czyli chciałem ten najstarszy model Honkera Tarpana. Ponieważ bardzo lubię wyposażenie, nie wiem czy widzieliście w środku, czy to było pokazywane, tam są liczniki od Poloneza, tam są przełączniki od Fiata, wszystko to, co Światła dzienne, tak, z malucha, LEDowe. Tak, kierunkowskazy, tak, to od malucha. No i kupiłem go właśnie dlatego, że chciałem kupić kawałek historii. A wszak jest to w zasadzie niewiele krajów i jest to polski samochód, całkowicie polski, jeden z nielicznych polskich samochodów, całkowicie naszych, a nie każdy kraj i teraz i wtedy może się pochwalić tym, że miał swój własny terenowy wojskowy samochód. Czy ty kupiłeś go tak jak koledzy mówili w Agencji Mienia Wojskowego? Nie, ten akurat nie. Muszę powiedzieć, że wracając do tej rozmowy na temat AMW, ja kupiłem jednego honkera, też starego w AMW. I właśnie dokładnie nawiązując do tego, z tymi wszystkimi przewarami, o których koledzy mówili wcześniej. Czyli miał stare mosty, nie miał wspomagania, miał hamulce wędrowe. I w zasadzie doszedłem do wniosku, że koszt odremontowania i dostosowania tego samochodu właśnie do takiego stanu znacznie przewyższa koszt samochodu, który był wówczas do kupienia. Który co prawda jeżeli chodzi o blachę, był w dużo gorszym stanie, natomiast mechanicznie już miał te wszystkie zalety, o których było mówione wcześniej, tak? Czyli miał wspomaganie hamulców, miał wspomaganie kierownicy, miał ten silnik z turbodieslem, a ten mój był wolnosący, więc ja tamtego sprzedałem i wybrałem opcję po prostu, żeby zainwestować w troszeczkę droższy, bo w zasadzie one kosztują, może 10 tysięcy złotych więcej niż byś kupił w AMW, a dostajesz o wiele, wiele lepszą bazę do remontu. A czy coś po tym czasie eksploatacji, jakieś negatywne słowa o tym honkerze możesz powiedzieć? Ja w ogóle honkerów mam dwa, akurat w tym konkretnym samochodzie to nie miałem praktycznie żadnych mechanicznych usterek, w zasadzie nic się nie stało, natomiast rzeczywiście przytrafiło mi się w tamtym drugim honkerze, że mi się ten diesel Iveco sławetny rozbiegał i rzeczywiście koszty naprawdę były. Ale w zasadzie poza tym jednym takim naprawdę dużym tematem, no to ja mogę powiedzieć, a jeżdżę tym samochodem na co dzień, praktycznie do pracy nim jeżdżę i jest właśnie tak jak było mówione, jest paneką, czyli w zasadzie dla kogoś, który ma jeszcze liczną rodzinę, a to jest akurat mój przypadek, no to masz najlepszy kabriolet 9-osobowy, jaki możesz sobie w ogóle wymarzyć.
A czy to prawda, to co koledzy przed chwilą wspominali, że ten silnik jest bardzo głośny i ciężko się tym na co dzień jeździ? No jest głośny, rzeczywiście jest głośny. Radia słucham tylko na postoju, natomiast da się naprawdę do tego przyzwyczaić. Naprawdę prowadzi się go naprawdę bardzo dobrze, prędkość przelotowa właśnie tutaj, żeby tutaj być, przyjechałem wczoraj 400 km i w zasadzie było całkiem ok. Prowadzi się go taką prędkość przelotową rzędu tam 90 km na godzinę. Relatywnie mało pali, jak na taki samochód, bo właśnie ze sprawą tych sprzęgiełek. Bo trzeba wiedzieć, że tak naprawdę w dużej części ta technologia tak naprawdę była zapożyczona, czy to od Amerykanów, czy właśnie sowietny Iveco, który przecież przejeżdża miliony kilometrów. Więc są to samochody, w moim przypadku jest to samochód bezawaryjny, poza tym jednym przypadkiem, o którym mówiłem wcześniej. No, że są głośne, no, ale naprawdę da się tym jeździć. No nic, wielkie dzięki.